Witamy serdecznie na Solo Fight Club. Jest z nami Karol Landowski. Przygotowujesz się do pierwszego swojego eventu, Landowski Boxing Night, tak? Dokładnie tak, tak jest. Tutaj już naprawdę już są skończone te przygotowania, tylko już robię taką pielęgnację tego wszystkiego i w sobotę szykują się mocne grzmoty, tak? Jako organizator masz dużo spraw na głowie, z bratem robiliście już kilka gal, więc masz to jakby zakorzenione, wiesz na czym to polega, wiesz jak to robić. Czym będzie się różniła ta gala od poprzednich, które miałaś okazję współtworzyć razem z bratem? Na pewno werdyktami wśród koneserów i tym systemem, tak, który tutaj boksują w World Boxing Super Series, czyli czterech zawodników, zwycięzcy walczą o finał, o pas Landowski Fight Night, droga i do igrzysk. Czyli będzie pas. Będzie pas, dokładnie tak. Widzisz, to też jest taka dodatkowa atrakcja dla osób, które walczą, dla kołnierzyków. No to jest zawsze jakiś tam dodatkowy element, który mobilizuje. Oczywiście, motywacja niesamowita. Zawodnicy już się zaczęliśmy przygotowania obozem w Rybitwach właśnie w ośrodku wypoczynkowym Mazuria, więc już teraz tutaj jest, no wiadomo, tylko szlifowanie i tak samo szybkość, jakieś elementy techniki ćwiczymy i to, a w sobotę teraz pokażą swój kunszt. Będzie sześć walk koneserów pięściarstwa w trzech kategoriach wagowych. Więc serdecznie zapraszam, naprawdę się szykują emocje. Chłopaki już widzę, też przeżywają to wszystko, więc... ale pozytywnie, czują tą otoczkę, taką właśnie jak czuje prawdziwy pięściarz przygotowujący się do walk o Mistrzostwo Świata. Do tego nawiązujemy właśnie, że tworzysz to po to, żeby chłopaki, którzy chcą sprawdzić, zobaczyć jak to wygląda naprawdę, poczuli troszkę adrenaliny wychodząc do ringu. No dokładnie. No, jak u mnie ludzie trenują już po kilka dobrych lat, no nawet 5 i wzwyż, są ludzie, którzy po 10 lat, więc dochodzimy już do takiego momentu, gdzie wiadomo, to się już robi, no nie oszukujmy, monotony tego, a to jest dla nich taki bodziec i motywacja do dalszych treningów, i no a zarazem przygoda. Zobaczymy jeszcze boks olimpijski na pewno. No, oczywiście, to też jest idea tej mojej gali, to nie można tego zatracić, daje możliwość startu młodym chłopakom. No i powiem, że tutaj jako organizator przygotowałem się naprawdę, bo będą też i nagrody pieniężne są. Nie są jakieś może wysokie, ale już pierwsza moja gala, już są te nagrody pieniężne, ale też fajne nagrody są, jeśli chodzi o rzeczowe, bo bracia kokucińscy, Przemek Jacek, czyli właściciele firmy Taga Harmony, ufundowali Xboxa i taki przenośny odtwarzacz z Bluetoothem, więc warte naprawdę spore, fajne pieniądze, a dla chłopaków to będzie fajne wyzwanie. To będą nagrody za najlepszą walkę. Dla najmłodszego zawodnika mam przygotowane rękawice, które ufundowała właśnie moja Akademia Boksu. I kask mam fajny dla najlepszego zawodnika, Fightersa. Też bardzo fajny, ten żółto-czarny, więc też no, fajne nagrody się szykują. Tak? I oczywiście pamiątkowa statuetka, koszulka będzie tak samo. To są ważne rzeczy. Mówisz, że drobne nagrody pieniężne, no ale one są. To w boksie olimpijskim zawsze jakoś tak tych środków brakuje. Zawodnicy mają okazję tutaj, nie powiedzmy zarobić, ale dostać upominek, nagrodę za swoją walkę. No dokładnie. Sam kiedyś boksowałem w tej kategorii wiekowej i wiem jak to jest. Dla mnie jako chłopaka było fajnie dostać na te 100 zł czy 300 i wziąć później dziewczynę na pizzę albo sobie kupić tam nowe owiki czy jakieś odżywki, tak? Więc to stawiam się w sytuacji tych młodych pięściarzy, a 6 walk będzie naprawdę, uważam, że dobrałem to super i stworzą niesamowite widowisko. To jest najważniejsze właśnie, żeby było zaciętość. No białe kołnierzyki chyba nas przyzwyczaiły do tego, że to są zawzięte chłopaki i każdy z nich chce wygrać. No tak, no to też prawda, ale jeżeli werdykty tu dojdą, jestem sam ciekawy, jaki to będzie miało odzew na ich zawziętości i tej motywacji do tego zwycięstwa, bo jak widzę, oni chodzą i muszę zwyciężyć, będą moi znajomi, będzie moja dziewczyna, będą moi muszę to zwyciężyć. No to naprawdę fajna otoczka się stworzyła, uważam, że to jest fajnie rozreklamowane, chyba też tam to. Ja już tak naprawdę organizuję to już 4 miesiące. Mam nadzieję, że te wszystkie godziny spędzone przed komputerem, przy telefonie, pomysły i to wszystko układanie tego stworzy super imprezę w sobotę. Więc nie może Was zabraknąć właśnie w najbliższą sobotę 6 października o godzinie 19:30 Hala Sportowa Bielany przy ulicy Stafa 3/5. Będzie się działo, przyzwyczailiście nas do tego, że walki są fajne.
ty też już potrafisz organizować eventy. Sam powiedziałeś, że ten event będzie troszkę inny, specjalny, będzie się więcej działo, będzie troszkę może więcej fajerwerków. No dokładnie tak, na pewno będzie rampa oświetlenia dźwiękowa, ale z większą ilością świateł. Fajne wyjście, będzie bramka z wyjściem 3 na 2 metry, po bokach będą po 4 te dymy, no to już będzie fajne. Miał być jeszcze zimny dym, a zimny dym będą tylko na dwie walki. Do tego takie, jakie dla mnie organizatora, będzie ścianka na przykład zrobiona, normalna ta właśnie. Nie opowiadaj wszystkiego, więcej zobaczą, osoby, które przyjdą, bo na pewno warto. Nawet jak założą opaskę, to zobaczą różnicę, bo opaska nie będzie tam jak oznakowanie, nie powiem gdzie i kogo, a będzie oznakowanie prawdziwych VIP-ów i prawdziwych kibiców, którzy przyjdą zobaczyć prawdziwe widowisko bokserskie. To ja wpadnę obejrzeć, chociażby żeby dostać tą opaskę. O, super, zapraszam bardzo. VIP room się szykuje, więc bardzo fajny, więc mam nadzieję, że tam wszyscy będą zadowoleni, wyjdą z uśmiechami na twarzy. Ja też chcę stworzyć, ja to, też lubię fajną atmosferę, żeby wszyscy się dobrze czuli, tak? Jak jedna rodzina bokserska, nie było żadnych tam nieporozumień. Trzymam kciuki, widzimy się wszyscy 6, przypomnij jeszcze gdzie? Hala sportowa Bielany, ulica Stafa 3/5, bardzo blisko metra, więc można dojechać metrem, bardzo dobry punkt komunikacyjny. Dzięki wielkie. Ja również dziękuję i z tej strony chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy się przyczynili i pomagali mi właśnie w tym wydarzeniu, stworzenia tego wydarzenia. Jeszcze raz dzięki.